Hej, witam was, ja jestem Core Games, a to jest Hearthstone Heroes of Warcraft. Dziś zagramy moim main championem, mianowicie łowcą Rexarem. Jak widzimy, zaczynam pierwszy, więc wymienimy sobie na dzień dobry ognistego Ogara. Już poszedł do wymiany. To nagranie ja komentuję w momencie, gdy ono już jest nagrane. Nie komentuję tego na żywo, tylko sobie oglądam teraz w media playerze i mówię, co się dzieje. Jak widzimy, wystawiłem stronnika z prowokacją 1 na 2. Dość dobra karta na początek, bo nie można jej zabić. Znaczy, można ją zabić oczywiście, ale bardzo szybko uderzeniem 2. Tak jak mam tutaj na przykład tajemny strzał. Lecz mało kto by zmarnował taką kartę na zrobienie takiego ruchu. Wystawiam teraz oczywiście młodszą inżynier. Ona dobiera kartę. Oraz jestem znowu z tworem 1 za 2. I 1, 2. Zaatakowałem. Oraz... O właśnie, gościu użył tego samego, co o czym przed chwilą mówiłem, tajemny strzał. Mało kto by się na to odważył, bo to było trochę takie głupie. Spojrzę sobie na rękę. Wybieramy raczej... prowokację. Piechura ze złotych włości. Ale znowu damage, gramy. W tym momencie, jak widzicie, no to gra idzie tak raczej po mojej myśli, jest dość prosta. Ale zobaczymy, jak to będzie za chwilę. O, ojej, zadałeś mi 5 damage'a, co ja z tym biednym zrobię? Już, żeby nie czasem. I patrzcie teraz, jak to będę mógł fajnie za jakiś czas skombować te wszystkie postacie. Dobro mi się właśnie przed chwilą dowódca rajdu. I praktycznie to będzie niszczycielskie, jeśli gościu czegoś nie wystawi albo nie zacznie mnie atakować. Bo póki co to on się tylko broni i praktycznie nic nie robi. Leczy się, ojej. Zmarnowałeś właśnie połowę swoich zasobów na uleczenie się, ja i tak ci to nic nie da. No niestety tutaj nic nie mam, więc wystawiamy tego. Oraz tu buffa do obrażeń. Zadajemy 4 damage'a, więc... Cóż ty możesz nam teraz zrobić? W tym momencie na ręce mam już 5, 7, 9 obrażeń. I w tym momencie właśnie gościu się chyba troszkę zdziwi. Wystawiamy tresera. Dajemy buffa. 1 za 1 poszło. Zadajemy damage'a. Damage i gramy. Gry takie są bardzo proste z uwagi na jedną rzecz. Gościu w momencie, kiedy się patrzy na swoje karty, nie myśli o tym, żeby atakować słabszymi stworami, które będą mogły mi zabić te. Nawet ja będę musiał wtedy atakować, żeby ochronić swojego bohatera i będę mógł je nawet stracić. A on po prostu daje buffy sobie i liczy, że mu się uda. Ale 25 punktów obrażeń, 5 punktów życia to jest zdecydowanie za dużo, żeby można było to tak sobie na hop-siup zniszczyć. Jak widzimy, mam teraz na ręce, nie zasłaniaj mi tutaj karto, 6, 5, 11 obrażeń, więc jeszcze 3 z pasywki. Oraz tutaj strzał za to i go niszczymy na raz. Damage został zadany. Obrażenia idą. Pasywka. GG, to był pierwszy mecz grając moją mainową klasą. Zaraz zobaczycie mecz drugą klasą. Tyle. Widzimy się za chwilkę. No i widzimy się w drugim meczu. Tutaj jest ciekawa sytuacja, bo walczył Rexar przeciw Rexarowi. Ciekawe, w jaki sposób rozegra się to starcie. Niech rozpoczną siłowy. Znowu zaczynam pierwszy. Jestem w niekorzystnej sytuacji. Przeciągnie mi więcej kart. Jak to się stało? Wymieniłem dwie karty. Nie wymieniłem tej z uwagi na to, że to jest ciekawy buff dla bestii 2 plus 2. I gramy. Nie mam tutaj niestety nic do zrobienia, nie dostałem żadnej karty 1. Tyle. Teraz, przepraszam, kto zaczął? Ja czy przeciwnik? Nie, ja zacząłem, ja kliknąłem od razu. Nie zauważyłem. W tym momencie, jak wszyscy widzą, coś jest tutaj nie tak. Bo przeciwnik jak wystawił przyjaźń, czyli 1 plus 1 do ataku. W tym momencie ja muszę wystawić jakąś kartę kontrującą. To jest taka uwaga, że jak on mi go zaatakuje, to on zginie od razu. Mogę teraz przyzwać dzika
I to będą wtedy dwie karty, będzie musiał się zdecydować, kogo zabić. I to właśnie zrobiłem. Teraz już nie może zaatakować. Nie może już teraz zaatakować tutaj, bo w tym momencie dostanie obrażenia odwetowe i straci połowę życia. No, chyba że zrobi takie coś. I w tym momencie już ma buffa, żeby mnie rozwalić i samemu nie otrzymać obrażeń. Znaczy na jego miejscu bym atakował właśnie tym tu i tu bohatera. Oj, troszkę taką głupotę odwalił. Choć zrobił w sumie dobrze, bo w tym nie głoryjem, tylko dzikiem mógłbym mu rozwalić tutaj wilka. Zaatakowałem kartą, która zadaje 3 obrażenia dwóm stronnikom. Były tylko dwa, było ilość stronników na polu bitwy to były tylko 2, więc nie było to kogo. Prosty cel. W tym momencie atakował mnie z pasywki plus dzikiem. Jestem w póki co niekorzystnej sytuacji. Aczkolwiek wystawiamy raptora. Spojrzymy sobie na rękę. I weźmiemy raczej. Mam tutaj buffa 1, 2, 2. Więc weźmiemy sobie raczej leśnego wilka. Atakujemy z pasywki. I koniec tury. Bawimy się tutaj tak flagą. Pierdołki, pierdołki. Zapalamy w piecyku. Pecie mi w końcu się namyślił. Ale sobie teraz buffu dostawił, no naprawdę. Lecz tak czy inaczej, może mieć kościół z tym problem. Ja mam teraz problem, bo nie mam żadnej bestii, którą bym mógł wystawić i żeby na nią nałożyć te właśnie buffy 2 plus 2, 2 plus 2. To by było naprawdę i muszę chyba wystawić teraz wilka. Bo innej opcji nie ma. Tak sobie myślę, no właśnie, tak sobie myślę. Wystawimy raczej teraz... co teraz wystawimy? Żuło, no właśnie, tego widzieliście tam nazwę chyba. Szczęko rycza, czy coś takiego. I w tym momencie musiałbym wystawić przy następnej turze kartę Tracer Ogarów oraz Dowódcę Rajdu. To będzie idealne, będę miał wtedy buffa 2 plus 2 do tego, plus jeszcze do ataku 1. Plus dodatkowo stronnik będzie miał prowokację. Więc nie będą mogli mnie zaatakować dowódcy rajdu, i więc buffy będą bezpieczne już. 2 punkty obrażeń. Wystawimy tutaj, atakujemy. Nic się nie stało, praktycznie mojemu bohaterowi. 2 punkty obrażeń, co tam tutaj. W tym momencie oni już mają atak osłabiony o 1, plus pasywka. Jadymy. Przeciwnik zawisnął kartę, zadaj 3 punkty obrażeń. Ojej, co to może być? To był z pozoru zły dla mnie ruch, ale tak naprawdę był on dobry, bo przeciwnik stracił 4 zasoby. Teraz ma tylko 3 do wykorzystania, więc nie może już na przykład wystawić Tresera Ogarów. W przypadku Rexara jest to tak fajne, że trochę już tym bohaterem grałem i wiem, co przeciwnik może mieć na ręce. I czego może użyć w jakiejś sytuacji. Teraz taką fajną, taki fajny myk zrobimy. Tyk. Raz. Tyk. Dwa. Pierdy. Koniec tu. Dawaj, dawaj, kościół, nie bój się. I tak przegrasz. Ojej, wystawiłeś mi dzika, co ja biedny z tym zrobię. W tym momencie będę miał 9 zasobów, więc będę mógł wystawić praktycznie wszystkie moje karty. Nie wystawimy teraz ognistego ogara, bo raczej zostałby od razu zabity i to tak za darmo. Tu się zabijemy, tu się zabijemy. Wystawimy raczej wilka. Teraz mam chyba głos ochrypnięty trochę jak robot. Jak
robot. No ja raczej teraz to gościu niewiele może zrobić. Atak 4. Już w tym momencie mam na ręce 9-11 obrażeń plus pasywki 2-13. Ojej, dałeś mi 1 plus 1. Co ja z tym mogę zrobić? Ojej, teraz już mi naprawdę zagrażasz. Zabił się 1 za 1. No problem. Plus atak z pasywki. Dostałem drugiego dowódcę rajdu i to była praktycznie karta decydująca. Gdyby nie on, to bym już był, mówiąc po prostu, w dupie i bym przegrał tą grę. Wystawiamy dowódcę. Mamy w tym momencie 6, 9 do ataku plus to z pasywki, to jest 11. Oraz możemy wystawić Ogara. Wystawiamy Ogara. I w tym momencie gościu zrobi z jednej... Jest troszkę taki przyparty do muru, który jest nabity kolcami. Jeśli zaatakuje mi innych stronników, to ja bym go dobił na hita Ogarem. A jeśli by mi właśnie go nie zabił, no to bym miał problem. No to bym go zabił właśnie innymi. Zabił mi go. Nic się nie stało. To było takie mięso armatnie, można powiedzieć. Wystawiamy kartę pasywka. Raz, dwa. Jadymy. 6 punktów damage'a. Tego mogę dociłać teraz z pasywki w dwie tury. Więc praktycznie nic mi nie zagraża. Jak widzimy, to jest ta karta, chyba tam to się nazywa jakaś mistrzowska, czy coś takiego. Legendarna, czy coś. I ona nie jest, jak widzimy, dobra. Znaczy, jest dobra, ale trzeba jej użyć w tym momencie, kiedy ma się dużo stworów. Ojej, zaatakowałeś mnie. Co ja biedny zrobię? W ten sposób się wypstrykał z wszystkich klejnotów. No już w tym momencie bym się poddał, żeby czasu nie przedłużać. I co? Pasywka, raz, dwa, GG. To był łowca w Hearthstone Heroes of Warcraft. Ja na dziś już żegnam, oczekujcie innych filmików, pa pa.